Obiecałem Marko, że go ochronię, a teraz on nie żyje. Chodź, poszukamy twojego wuja. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. Otworzę ci bramę. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wuj Dekan. A twój ojciec? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Ukryta piwnica. Chodź ze mną. Zostały tu ukryte mroczne tajemnice. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Kapitan Dalton? To klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Deckarda. Ja pójdę. Ty zostań i dowiedz się jak najwięcej. Dziękuję. Jego walka dobiegła już kresu. Katedra w Tristram. Gwiazda znajduje się w środku. Daj mi prawdziwą bitwę! To doprawdy niesamowite, że katedra jeszcze stoi. Gwiazda jest blisko. Czujesz? Palą się nawet skały. Cierpliwości. Dawno temu znajdował się tutaj klasztor Horadrimów. Przysięgli służyć wielkiej sprawie, lecz nic już nie pozostało. Rzeczy samej. Wydawało nam się, że umarli stamtąd nie wyjdą. Niech Akarat ma mnie w opiece. Akarat cię wysłuchał, przyjacielu.
Cóż za potworne stworzenie! Plugawe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała. Pół szkieletów? Obudziła mnie moc gwiazdy! Wkrótce wszyscy będą cierpieć tak, jak ja cierpiałem! Straże! Chcę mieć jego kości! Za mało gniewu. Dziękuję ci, ale czemu ryzykowałaś dla mnie życie? Twa siostrzenica prosiła, bym cię odnalazła. Zgodziłam się. Jak to dobrze, że jej nic się nie stało. Obawiałem się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristram. Uratowałam starego uczonego, który wyjawił mi, że na mojej drodze do gwiazdy stoi potwór zwany Królem Szkieletów. Niebawem to się zmieni. Wujku, żyjesz! Dzięki tobie i twojej przyjaciółce. Niesienie pomocy jest moim obowiązkiem. Co możesz mi powiedzieć o gwieździe? Nie wiem zbyt wiele. Choć proroctwo dni ostatnich wskazuje, że jest to znak początku końca. Wujku, proszę, wystarczy tych twoich historii. Najważniejsze, że wróciłeś. Król Szkieletów był niegdyś naszym ukochanym władcą, Leorykiem. Zło Diablo doprowadziło go do obłędu. Stracił obu synów i własną duszę, aż ostatecznie został pokonany. Zdaje się, że teraz powstał ponownie, by nękać tę ziemię. Powstrzymam go. Pokonasz go dzięki starej koronie. Odszukaj kowala, Hedriga. On wie, gdzie jej szukać. Leo, nie powinnaś lekceważyć znaków. Nie wierzysz dowodom, które masz przed oczami? Groza już raz nawiedziła Tristram i miasto przetrwało. A to z przekazami.
Księgi Zakharum wieszczą pojawienie się gwiazdy. Zwoje Horadrimów wspominały o ożywionych zmarłych i władcy kłamstw. Proroctwo Dni Ostatnich mówi, że u schyłku dziejów na niebie pojawi się pierwszy znak. Wiem. Opowiadasz mi te legendy od ósmego. Mam parę nowych przedmiotów, które na pewno się... Słyszałeś? Stary. Czy to ciebie zwą Hedrigiem? Deckard Cain powiedział, że pomożesz mi odnaleźć koronę Leoryka. Nie teraz. Chodzi o moją żonę. Jest zamknięta w piwnicy, tak jak inni pogryzieni przez umarłych. Muszę się nimi zająć. Ale jak mam zabić własną żonę? Nosisz ciężkie brzemię. Pomogę ci. Dziękuję. Chodź za mną. Musimy dokończyć dzieła, jeśli on nie jest. Przeprosiny im nie pomogą, Kowalu. Zacznijże machać młotem. Ja, ukochana, wybacz mi! Hedrigu, pomóż mi! Miłość zawsze prowadzi do tragicznego końca. Nie jestem jeszcze gotowa. Nie poradziłbym sobie bez pomocy. Jestem twoim dłużnikiem. Nazywam się Hedrig Emon. Nic mi nie jesteś winien, ale potrzebuję korony Leoryka. Wiesz coś o niej? Tak, i mogę ci pomóc ją znaleźć. Została pochowana wraz z kanclerzem, moim dziadkiem. Jego grobowiec znajduje się na cmentarzu w Kotlinie Lamentów. A jeśli zobaczysz w okolicy mojego przygłupiego czeladnika, każ mu wracać do miasta! Światłość! Błogosławiła mnie światłość. Światłość niech będzie twą zgubą. Cały dzień.
uczeń Kowala. Kolejny niewinny kolega. Dlaczego te potwory nas atakują? Nie wiedzą, że czeka je zagłada? Chciałem spróbować swoich sił w walce z tą maszkarą. Jeszcze nie teraz. To mi się podoba. Mało gniewu. Krążą plotki, że krzyżowcy powrócili i planują udać się na zachód. Lecz kim są ci wysocy, jasnowłosi wojownicy? W niczym nie przypominają tych, którzy 200 lat temu wyruszyli z Trawinkal na krucjatę, a mieszkańcy zrujnowanego miasta świątyń wietrzą pod... Potrzeba mi więcej gniewu.
Nie jestem jeszcze gotowa. Mało gniewu. Jeszcze nie teraz. Szansa na chwałę! Potęgą Zakharum! Twój pechowy dzień. Cóż za potężny przeciwnik! Nie jestem jeszcze gotowa.
Mam w sobie za mało gniewu. Zakrucjatę! Pojednaj się z bogami, byle szybko. Niczym pył na wietrze. Pojednaj się z bogami, byle szybko. Jeszcze nie teraz. Zasłużona nagroda! Zasłużona śmierć! Będzie ciężko. Wracam do miasta.
Twój uczeń nie był dość silny, Kowalu. Przykro mi. Głupi chłopak. Spodziewaj się najgorszego, nie czekać rozczarowania. Dziękuję.